Nazywam się Pierre Ilyard. Jestem badaczem w dziedzinie geopolityki. Wiele lat temu obroniłem doktorat w zakresie nauk politycznych, a moja praca była poświęcona roli Niemiec w konstrukcji europejskiej. Tak więc trafiliście pod dobry adres. Pomogę wam zrozumieć zasadnicze powody i elementy u źródła konstrukcji europejskiej w związku z pierwszorzędną rolą odgrywaną przez Niemcy. Następnie prowadziłem badania w sferze globalizmu, który należy odróżnić od zjawiska globalizacji. Globalizacja jest naturalnym zjawiskiem wymiany dóbr w zależności od możliwości poruszania się pieszo, konno, samolotem, wykorzystywania komunikacji internetowej itd. Natomiast globalizm jest zupełnie czymś innym. To nastawienie umysłu, które chciałem zbadać i zrozumieć w oparciu o jego podłoże religijne, duchowe wraz z konsekwencjami politycznymi, materialnymi. I jeśli miałbym zdefiniować zjawisko globalizmu, nad którym pracuję już od wielu lat, globalizm to ponaglanie mesjanizm. Aby zrozumieć globalizm, trzeba pojąć, że jego celem jest jeden rząd światowy i jedna zdematerializowana waluta światowa. Wymieszana populacja bez korzeni narodowych w oparciu o bloki kontynentalne stanowiące architekturę światowego rządu. Gdy mówię, dajmy na to, o zdematerializowanej światowej walucie, mamy na przykład czasopismo The Economist, które jest wiodącym czasopismem The City of London, tego wielkiego ośrodka światowych finansów. Czasopismo to w styczniu 1988 roku opublikowało artykuł pod tytułem Bądźcie gotowi na światową walutę. Nie na rok 2018, ale na horyzoncie roku 2018, co daje pewien spokojny margines. I rzeczy te zostały zainicjowane zupełnie oficjalnie w sierpniu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych przy okazji spotkania zarządów wielkich banków. Banku Anglii, Centralnego Banku Europejskiego, Banku Rezerwy Federalnej itd., podczas którego prezes Banku Anglii, Mark Carney, ogłosił w sierpniu 2019 roku początek światowej zdematerializowanej waluty, która ma zastąpić dolara, który dopóki co jest punktem odniesienia dla innych walut od czasu porozumienia z Bretton Woods. A więc rząd światowy
zdematerializowana waluta, co umożliwi łatwą kontrolę i zniewolenie populacji. Przecież będzie wiadomo dokładnie, co kto kupuje, gdy płaci się kartą, telefonem i tym podobne. Gdzie i kiedy, a jeśli ktoś jest niewygodny dla systemu, będzie o wiele łatwiej uszczelnić system, choćby odcinając kogoś od środków. A więc rząd światowy, waluta światowa, religia światowa, którą jest noachizm. Noachizm to religia, która została utworzona przez talmudyczną synagogę dla nieżydów w celu utworzenia światowej religii, w której zniesiona zostanie Trójca Święta, zanika katolickie kapłaństwo, a Jezus uznany jest jedynie jako człowiek, prorok, ale w żadnym wypadku jako wcielony Syn Boży. Oto program. Jeśli chodzi o konstrukcję europejską, co było tematem mojej rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk politycznych, zwróciłem się do instancji Unii Europejskiej, a więc do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, wszystkich instancji europejskich, do AER, Zgromadzenia Regionów Europy i tak dalej, a więc przeczytałem dziesiątki kilogramów dokumentów archiwalnych i w rzeczywistości konstrukcja europejska, prawdą jest, że Niemcy odgrywali kluczową rolę. Wszystkie kluczowe teksty konstrukcji europejskiej są tekstami niemieckimi. Karta języków regionalnych, która jest konwencją chroniącą mniejszości. Karta samorządu lokalnego, karta samorządu regionalnego, współpraca ponadgraniczna. Podam tu przykład, który z pewnością zainteresuje Polaków. Istnieje Europejski Instytut zwany AEBR, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, założone w 1971 roku. Instytut ten jest europejski jedynie w nazwie. Wszyscy jego założyciele to Niemcy. Jeden z jego przewodniczących w latach 1980 nazywał się Wolfgang Schäuble. Był ministrem finansów w rządzie Angeli Merkel. Cel współpracy ponadgranicznej to u podstaw rzecz dobra, na przykład zwalczanie zanieczyszczenia między krajami, upraszczanie życia pracownikom ponadgranicznym, jeśli na przykład ktoś mieszka w Polsce, a pracuje w Niemczech, gdzie ma płacić podatki i tak dalej. Jednakże jego właściwy cel, i to jest napisane czarno na białym w dokumentach, to dokonanie przemiany państw na granice czysto administracyjne. Oznacza to, że współpraca ponadgraniczna między Niemcami a Polską, granica na Nysie i Odrze, staje się administracyjna. A granica administracyjna nie jest już granicą państwową, oznaczającą suwerenność danego państwa. Zupełna zmiana kontekstu. Kolejny etap to budowa euroregionu. Jeśli granica państwa zanika, mamy różne regiony. W Niemczech, w Polsce, we Francji. Ale pozostajmy przy polsko-niemieckim przykładzie. Gdy jakaś granica zanika, można stworzyć bloki regionalne, obejmujące obie strony granic. Na przykład polsko-niemiecki euroregion. Wyłaniający się z państwa polskiego i państwa niemieckiego. A więc utworzyć duże województwo, duży region na poziomie europejskim. I w ten sposób niszczy się państwa. Otóż, aby zrozumieć to zniszczenie, to tak jak z jedzeniem. Aby dobrze przetrawić, trzeba dobrze przeżuć. Otóż, aby dojść do rządu światowego, trzeba przeżuć państwa na małe regionalne kawałki. A następnie region niemiecko-polski albo euroregion niemiecko-francuski czy francusko-hiszpański jest sztuczną jednostką administracyjną, współtworzącą blok europejski, który z kolei współtworzy blok światowy. A więc władza w regionie nie zależy już od władzy państwowej, ale od władzy ponadnarodowej. Aby zrozumieć konstrukcję europejską, mamy tam trzy poziomy. Poziom regionów, poziom państw i poziom ponadnarodowy, Brukselę. Otóż władza regionalna omija władzę państwową, aby pertraktować bezpośrednio z władzą ponadnarodową. Co sprawia, że władza państwowa, polska, włoska czy francuska, stopniowo zanika. To tak jak w związku we troje. Mąż, żona i kochanka. Trzeba dokonać wyboru. Najpierw zdefiniujmy pokrótce, czym jest religia noachizmu.
Zniesienie Trójcy Świętej, zniesienie kapłaństwa katolickiego, albowiem kapłaństwo przypomina Chrystusa. Kapłan to przedstawiciel Chrystusa, a więc to przypomnienie tajemnicy wcielenia. Chrystusa umarłego na krzyżu i zmartwychwstałego, a kapłan w czasie mszy urzeczywistnia najświętszą ofiarę krzyżową. A to jest ofiara ohydy dla talmudycznej synagogi, która wciąż oczekuje swego Mesjasza dla korzyści samego Izraela. To są ich słowa. Religia noachiczna została utworzona przez synagogę talmudyczną. I na przykład pewien rabin, Eliasz ben Amozek, dokonał prezentacji noachizmu w książce Izrael i ludzkość, w której tłumaczy, i podam wam dosłowny cytat tego rabina ben Amozega: trzeba znieść Trójcę Świętą, kapłaństwo katolickie, przedstawić Jezusa jako zwykłego proroka, w żadnym przypadku jako wcielonego Syna Bożego. Rabin ten mówi, że trzeba doprowadzić do, cytuję, katolicyzmu Izraela. To jest cel, aby utworzyć taką religię, że rodzaj ludzki będzie stanowił znów, cytuję, zwykłych prozelitów bramy. To znaczy osób, które gromadzą się u wejścia świątyni zarządzanej przez Izrael. Na przykład w 2010 roku Jacques Attali, były doradca prezydenta François Mitterranda, nawoływał do rządu światowego z siedzibą w Jerozolimie. Ale nie on jedyny do tego nawoływał. A więc celem jest utworzenie rządu światowego wraz z religią dla nieżydów, noachizmem, oraz odbudowa świątyni, co póki co jest uniemożliwione przez istnienie meczetu Al-Aqsa. Wśród różnych stronnictw żydowskich wielu domaga się zburzenia tego meczetu, aby umożliwić odbudowanie świątyni. Globaliści są jak piekło, bo piekło jest wewnętrznie podzielone. Mam przez to na myśli, że podzielają oni ten sam cel. Różnią się jednak co do drogi. Wśród globalistów są różne nurty, które chcą dojść do celu prędzej lub wolniej. Na przykład, liberalne stronnictwo Rothschildów chce natychmiastowego globalizmu. Natomiast stronnictwo żydowskie Lubavitch, które można by porównać w pewnym sensie do katolickich tradycjonalistów, tacy żydowscy kato-tradycjonaliści, oni chcą globalizmu, ale nie od razu, o wiele wolniej. A więc zachodzi rywalizacja między tymi, którzy chcą globalizmu jak najprędzej, a tymi, którzy chcą do tego dojść etapami. A nawet wewnątrz frakcji są różne nurty, na przykład ci, którzy uważają, że do nastania tego globalizmu potrzebna jest interwencja Boża, oraz inni, którzy uważają, że to ludzie mogą wymusić na Bogu, w cudzysłowie, przyspieszenie nadejścia globalizmu. A odłam, który to głosi, nazywa się syjonizmem. Osobiście miałem tę sposobność, że mogłem przeczytać całość zapisków Theodora Herzla, założyciela syjonizmu, który należy do frakcji chcącej przyspieszyć proces utworzenia rządu światowego. On sam o tym mówi, pisze w swych zapiskach, że trzeba zniszczyć patriotyzm narodów i znieść granice. Zgadza się. Zresztą wystarczy spojrzeć na Parlament Europejski. Czy zauważyliście coś szczególnego w architekturze jego budynku? To wieża Babel. Wieża Babel. Jedna z moich książek nosi taką nazwę. Niepowstrzymany marsz nowego porządku światowego, kierunek Babel. Dlaczego Parlament Europejski jest pewnego rodzaju ściętą kolumną przypominającą wieżę Babel? Bo chodzi o ten sam proces utworzenia zjednoczonego świata, rządzonego jednym i tym samym prawem. Jeśli należałoby przedstawić jakąś książkę dla zdefiniowania rządu światowego i jego związków z mesjanizmem i noachizmem, to ta książka ukazała się w 1932 roku. Jest to książka science fiction, ale w rzeczywistości jest to program polityczny. Chodzi o nowy, wspaniały świat Aldousa Huxleya.
Mamy w niej cały program. Zjednoczony świat, wymieszaną populację, bloki kontynentalne. Na przykład blok europejski jest zarządzany przez wyższego administratora, który nazywa się Mustafa Mo. Imię arabskie, nazwisko angielskie. Ale w tym opowiadaniu nie jest on już ani Arabem, ani Anglikiem. Stanowi mieszaninę, jest człowiekiem bez miejsca pochodzenia, wykorzenionym. A przecież w globalizmie chodzi o zniszczenie tradycji, klasycznej komórki rodziny, na rzecz na przykład małżeństw jednopłciowych, na rzecz najróżniejszych wariantów, nawet zoofilii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Byle tylko zniszczyć komórkę rodzinną. Chodzi o zniszczenie tradycji regionalnych, zniszczenie państw, aby utworzyć wymieszaną, różnobarwną, a zarazem niezróżnicowaną populację. Znamy program i to jest właśnie straszne. Nasi wrogowie nas uprzedzili. Wystarczy czytać i wykazać się ciekawością. A problemem we Francji, czy w Polsce, czy gdzie indziej jest właśnie to, że mamy bardzo mało zainteresowanych osób. Program też znajduje się w rewolucyjnym programie Acarsis-Klotz, który w 1792 i 1793 roku napisał dwie książki: Powszechna Republika oraz Republika Rodzaju Ludzkiego. I to jest całościowy program. Trzeba utworzyć Powszechną Republikę, co w języku tamtej epoki oznacza rząd światowy, która zastąpi religię katolicką z zanikiem kapłaństwa, z Jezusem jako zwykłym człowiekiem, z metempsychozą, czyli wędrówką dusz. W kabale, która stanowi ezoteryczną interpretację judaizmu, metempsychoza nazywa się Gilgul. I te oznaki odnajdujemy w pismach tego francuskiego rewolucjonisty, bezpaństwowca, który mówił także, że należało popierać zjawisko imigracji. To jest wizja świata oczami technostruktury. W mojej książce Atlas globalizmu na okładce jest mapa Francji w kwadratach, albowiem w czasie rewolucji zniszczono dotychczasowe prowincje, które odpowiadały różnym tradycjom, i zastąpiono je prostą szachownicą, zbiorem prostych linii, a z powodów praktycznych na mapie trochę wymazali góry i rzeki, aby utworzyć departamenty. Ale pierwotnie to miała być Francja składająca się z kwadratów. A więc Klotz mówił o tym zjednoczonym modelu, aby utworzyć to, co on sam nazywał, cytuję, świat w 1000 departamentalnych kwadratowych polach. Oto technokratyczny, niezróżnicowany świat. Niezależnie czy mieszka się w Warszawie, w Krakowie, Paryżu, Kinszasie, w Afryce czy w Limie, w Peru, mamy niezróżnicowany, wymieszany świat. I co gorsza, w którym nie ma mężczyzn, kobiet, ale pewnego rodzaju androgynia. Oto świat na szatańskim gruncie. Globalizm jest mesjanizmem na satanistycznym gruncie. Otóż nie da się wskazać dokładnej granicy, dokładnie określić stopnia ich świadomości. Ale jedno jest pewne. Wiedzieli, że nie przestrzegali tego, co nazwałbym naturalnymi prawami państwowymi. Angielska gazeta Daily Telegraph w 2001 roku opublikowała badania amerykańskiego uczonego Joshua Paula, który przebadał tajne dokumenty archiwum CIA, już odtajnione, i który wykazał, że w latach 1950 CIA finansowała europeistyczne ruchy federalistyczne na poziomie 53% ich budżetu, w tym ruch europejski Schumana. I podane są też nazwiska: Józef Rettinger, który jest wielkim szefem konstrukcji europejskiej, Robert Schuman oraz Belg Paul-Henri Spaak. A więc byli świadomi, że w całej tej historii było coś, co nie było za darmo. Chciałbym podkreślić, że wśród globalistów europeistów, jak na przykład Spaak, Schuman, Richard Kudenhofer, Kalergi. O, wspomnijmy o nim pół minuty. Richard Kudenhofer Kalergi był założycielem Paneuropy, utworzonej w latach 1921-22, mającej za cel utworzenie zjednoczonego bloku europejskiego w ramach zjednoczonego porządku światowego.
Przypominam, że pierwszy kongres paneuropejski w 1926 roku uchwalił hymn europejski Ode do radości, obecny hymn Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Richard Coudenhove Kalergi wydał w 1925 roku dzieło, które na szczęście posiadam w oryginale, po niemiecku. Praktischer Idealismus, praktyczny idealizm, w którym przedstawia dążenie do zjednoczonego świata o populacji, cytuję, murzyno-euroazyjskiej, wymieszanej z zanikiem jednostek kulturalnych, wymieszanej populacji, pstrokatej i naznaczonej wschodnim mistycyzmem. W jednym fragmencie mówi, że wpływy wschodnie, a nawet brahmany, mają zastąpić wpływy rycerskie, przez co należy rozumieć także średniowieczne i wiarę katolicką. Mamy więc cały program. A najważniejsza osoba w ruchu europeistycznym to Józef Rettinger, który na papierze był katolikiem. To jest akurat najgorsze, gdy na zewnątrz jest ładnie polakierowane, a w środku mamy do czynienia z wypaczonym katolicyzmem. Józef Rettinger stał za utworzeniem wszystkich instytucji u podstaw konstrukcji europejskiej. Między innymi stał za utworzeniem Ligi Europejskiej Współpracy Ekonomicznej, sterowanej przez Edmunda Giscard d'Estaing, ojca Walerego Giscard d'Estaing, przyszłego prezydenta Francji. Cytowałem przed chwilą Richarda Coudenhove'a Kalergi, założyciela Paneuropy. To była ogólna jednostka, a pod nią działały jednostki krajowe. Paneuropa Francja, Paneuropa Włochy i tak dalej. Otóż skarbnikiem Paneuropy Francja w latach 1960 był Georges Pompidou, prezydent Republiki Francuskiej w latach 1969-1974. A wracając do Józefa Rettingera, stał też za utworzeniem ruchu europejskiego, którym kierował Anglik Duncan Sandys, który był zięciem Winstona Churchilla. W końcu Józef Rettinger stoi za utworzeniem globalistycznej instytucji, grupy Bilderberg. A więc nie był to przykładny obraz katolicyzmu. Imperium Bertelsmann składa się z dwóch rzeczy: domu wydawniczego i imperium medialnego, telewizji, radia, na przykład RTL, czasopism jak na przykład Géo. We Francji mamy takie czasopismo, które występuje w salonach fryzjerskich, Femme Actuelle, ale także największe wydawnictwo amerykańskie, Random House, kierowane przez koncern Bertelsmann. Bertelsmann to także fundacja, po niemiecku Stiftung. I tu mamy trzy wątki: konstrukcja europejska, partnerstwo transatlantyckie oraz relacje między Europą a Izraelem i krajami muzułmańskimi. Celem jest oczywiście praca na rzecz zjednoczonego świata. Przy czym podkreślam, jak już to powiedziałem, globalizm to ponaglany mesjanizm, ale to także piekło podzielone wewnątrz siebie. Zachodzą wewnętrzne rywalizacje między różnymi grupami globalistycznymi, tymi, którzy chcą przyspieszyć proces, myślę na przykład o Rothschildach, o zachodnim świecie, a z drugiej strony mamy tu ruch Lubavitch, tradycyjny w cudzysłowie ruch żydowski, który stanowi otoczenie Władimira Putina, którego przedstawicielem jest rabin Berel Lazar. A więc jest wewnętrzna rywalizacja między frakcjami żydowskimi, a w szczególności wojna między rosyjską frakcją żydowską a ukraińską. Ukraińska jest wspierana przez Zachód. Naprawdę zachodzą rywalizacje. To ruchomy świat mający cele duchowe, polityczne, strategiczne i to stanowi nasz obecny świat. Ekologia sama w sobie to dobra rzecz. Chronić przyrodę, zapobiegać zanieczyszczeniom, oczywiście wszyscy to popierają. Ale w optyce globalistycznej chodzi o przebóstwienie natury związane z ideą Gai, Matki Ziemi.
I jest to częścią procesu zniszczenia katolicyzmu na rzecz religii przyrody, religii panteistycznej, gdzie wszystko jest boskie, a człowiek jest iskrą bóstwa. Zresztą mówiąc o iskrach bóstwa, przypominam, że Oda do radości wspomina o iskrach bóstwa Götterfunken, które są inspiracji lorianicznej. Reforma lorianiczna była dziełem rabina Isaaca Loria w XVI wieku, która miała przekształcić judaizm w mesjanizm, co odbiło się echem aż po IX symfonię Beethovena. I te iskry Boże wpisują się w plan przebóstwienia natury. A tej biednej Grecie należałoby się dobre lanie i posłanie do dojenia krów, co bardzo dobrze by jej zrobiło, albowiem jest to biedna dziewczyna, manipulowana i wykorzystywana na rzecz globalistycznych tez. Był kiedyś taki dyplomata francuski, który był biskupem, wykolejonym biskupem. Nazywał się Charles Maurice de Talleyrand. I mówił on: wstrząśnijcie ludem, zanim go wykorzystacie. I tym jest właśnie Greta, biednym, wykorzystywanym głuptasem. A gdy nie będą już jej potrzebowali, po prostu wyleci. Napisałem kilka książek. Przedostatnia książka, Archiwa globalizmu, z podtytułem O wojnie przeciw Staremu i Nowemu Testamentowi. I podkreślam w pierwszym rozdziale istotność Starego Testamentu. To jest rzecz kapitalna. I obecnie jest wola zniszczenia Starego Testamentu, bo istotnie są tam ostre i brutalne fragmenty. Mamy do czynienia z odrodzeniem marcjonizmu. Marcion, który został potępiony przez Kościół, odrzucał Stary Testament, uznając jedynie Nowy. Ale Nowy Testament jest przedłużeniem Starego i chciałem wytłumaczyć powagę Starego Testamentu i jego konsekwencje na przestrzeni wieków, aż do naszej epoki. Mówiłem już o czasopiśmie The Economist z Londynu. W 1990 roku opublikowało ono mapę zjednoczonego świata z łacińskim cytatem. Po pierwsze, mapa ta pokazuje bloki: Euroazję, świat prawosławny. Blok Euroameryki. I co jest bardzo ciekawe, Unia Europejska jest przyklejona do Ameryki Północnej. A Wielka Brytania stanowi między nimi pomost. W tym wypadku Brexit stanowi próbę, bo nie mówię, że im się to uda, ale taka jest próba utworzenia zjednoczonego bloku euroatlantyckiego. I przypominam Richarda Kudenhoffa Kalergiego, założyciela Paneuropy, który w 1950 roku otrzymał najwyższe wyróżnienie w ramach konstrukcji europejskiej, Nagrodę Karola Wielkiego, przyznawaną osobom zasłużonym dla konstrukcji europejskiej. Otrzymał ją nasz drogi prezydent Macron, ale także Winston Churchill, czy też Amerykanie, co zaskakuje, bo przyznaje się tę nagrodę właśnie osobom działającym na rzecz konstrukcji europejskiej. Otóż w 2000 roku otrzymał ją prezydent Bill Clinton, co pokazuje, że konstrukcja europejska interesuje Amerykanów, przynajmniej niektóre frakcje amerykańskie. Ale dlaczego wspominam Richarda Kudenhoffa Kalergiego? Bo w jego przemówieniu, dziękującym w 1950 roku, mówił, że należy utworzyć, cytuję, Unię Atlantycką, w której Anglia będzie pomostem między Europą a Ameryką. I dodaje, federację we troje. I to, co dziś obserwujemy wraz z Brexitem, to próbę uregulowania interesów ekonomicznych, finansowych i wszystkiego, co z tym związane, między Anglią a Unią Europejską. Próbę uregulowania tych samych aspektów między Anglią a Ameryką Północną. I Anglię jako pomost między tymi dwoma biegunami dla utworzenia bloku euroatlantyckiego, podobnego mniej więcej do przedstawionej przed chwilą mapy. Czy im się to uda? Stawiam tu znak zapytania, dlatego że jest to projekt wieży Babel, która, jak wiemy, rozsypała się. A system, który zaprowadzili, którzy próbują zbudować, też się rozsypie. Ale jeśli miałbym podać tego datę, to myślę, że miałbym większe szanse wygrać w totolotkę.
Po pierwsze jest taka rzecz. Bardzo lubię pewne wyrażenie. Koło fortuny się toczy. Mam na myśli, że tu na ziemi nic nie jest dane na zawsze, ani nie jest wieczne. Czy to jeśli chodzi o dobro, czy o zło. To po pierwsze. Po drugie, Polaków, którzy będą słuchali tej rozmowy, proszę tak samo jak Francuzów. Proszę ich, aby wykazywali się ciekawością. Gdy obserwujemy jakiś fakt, interesujmy się jego przyczyną bądź przyczynami tego faktu. Powinniśmy zawsze dochodzić głębokich źródeł danych rzeczy. Dzisiejsze rzeczy nie wydarzają się przez przypadek. Trzeba znać głębokie korzenie z punktu widzenia duchowego, politycznego. Trzeba interesować się historią. Gdy na przykład wspomniałem konstrukcję europejską, mogłem mówić o osobach jeszcze bardziej oddalonych w czasie, jak Francis Bacon, autor Nowej Atlantydy. Mogłem zacytować Utopię Tomasza Morusa. Mogłem przypomnieć francuskiego mnicha, złego mnicha, Emeryka Cruset, który napisał dzieło Nowy Cynearz, w którym przedstawia zjednoczony świat ze stolicą Wenecji, stolicą finansową. To zresztą tam powstał wyraz getto. Mała uwaga dla tych, którzy zrozumieją głębokie korzenie rządu światowego. A więc interesować się faktami, przyczynami tych faktów i czytać. Czytać dobre książki. Nie mieć mentalności niewolnika, być prawdziwym rebeliantem. Prawdziwi rebelianci to nie ci, którzy stłukli szybę przystanku autobusowego. Prawdziwi rebelianci to ci, którzy mają autentyczną kulturę polityczną, historyczną, duchową, ekonomiczną. Znają głębokie przyczyny, nie popadają w małostkowość. I na podstawie dowodów mają odwagę przemówić do każdego. Nie chodzi o to, aby obrażać. Nie obrażamy, tylko mówimy, jak jest. Pewien francuski poeta z XVII wieku, Jean de La Fontaine, mówił: człowiek jest ognisty, gdy idzie o kłamstwo, lodowaty, gdy chodzi o prawdę. Niech Polacy będą ogniści, gdy idzie o prawdę.